Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym pięknym mieście na południu Polski. Myślę, że wielu z Was o tym mieście słyszało, nawet za byłego ustroju słusznie minionego, było stolicą województwa swego czasu, nie nawet w tym ustroju, bo ta reforma wojewódzka była w 1999 roku 1900. Młodzi nie pamiętają, starzy jak ja pamiętają. Słuchajcie, takie miasto przemyśl. Pięknie położone. W zasadzie to już, już takie prawie góry, tam jest bardzo, bardzo pod górkę nad rzeką San. Piękna starówka, piękne kościoły. Wszystkich zachęcam do tego, żeby się w tym mieście e, pokazali, żeby odwiedzili te piękne miasta san. Piękne miasto Przemysł, to ja będę. Słuchajcie kochani, ja tam nie, jest, nie pochodzę z Przemyśla, ale wiele razy bywałem swego czasu, bo mieszkiwałem także przez jakiś czas. Także wiem o czym mówię, naprawdę wspaniałe, wspaniałe miejsce, szczególnie na takie wypady jakieś weekendowe, szczególnie no, chyba latem, chociaż tam też jest stok narciarski. Także wszystkim polecam, ale słuchajcie, będzie z dziejów Przemyśla, słuchajcie. Otóż... Z dziejów przemyśla porozmawiamy o, o pewnej postaci, o pewnym zakonniku, o pewnym przedstawicielu kleru. Kleru, który to trzyma już tysiąc lat, ten biedny naród swojej żelaznej pięści i jeszcze nie chce puścić, wysysając z niego życiodajne soki, powodując, że nie może się rozwijać, oraz że żyje w ciemnocie i zacofaniu. Otóż tenże przedstawiciel kleru nazywał się niejaki Krystyn Szykowski i był franciszkaninem. Franciszkaninem, teraz to chyba się tam nazywa Franciszkanie Reformaci. Słuchajcie, jakbyście właśnie byli w tym przemyślu, to w jednym z głównych punktów miasta, jakbyście wysiedli na dworcu kolejowym i szli w stronę Starego Miasta, to na pewno przejdziecie przez tak zwany Plac na Bramie. Gdzie które jest to skrzyżowaniem wielu ulic, jak na przemyśle, to jest duże skrzyżowanie. Jest to skrzyżowanie ulicy Mickiewicza, Sienki, mi przepraszam, Słowackiego, tak, Słowackiego, Mickiewicza i jeszcze jest taka ulica Dworskiego, i tam się wchodzi na stare miasto i można yy, naprawdę piękne rzeczy pozwiedzać. Są trzy kościoły, jakby ustawione nad sobą. Ponadto jest jeszcze katedra, ale zanim jeszcze tam wejdziecie, to będziecie przechodzić właśnie przez te mega skrzyżowania, jak na warunki przemyskie i obok miniecie taki mały, nieduży, niepozorny, aczkolwiek bardzo ładny kościół reformatów, który jest takim jakby zagłębieniu, jest takim jakby na takim poziomie, jak to kiedyś była ulica, i przy tym niewielkim, aż bardzo urokliwym kościele znajduje się pomnik. Pewnego zakonnika. Trzeba tak bliżej podejść, żeby przeczytać o co to w tym chodzi. Nie słuchajcie, że właśnie zakonnikiem jest ojciec Krystyn Szykowski. Był to człowiek, który kiedyś ocalił może nie przemyśl, ale okoliczną ludność i właśnie jego sobie teraz omówimy. Powiemy sobie yy, o tym, coż to takiego ten człowiek zrobił. Otóż słuchajcie. Cufnijmy się w odległą przeszłość do czasów pierwszej Rzeczpospolitej, do czasów można powiedzieć, Sienkiewiczowskich, do czasów pana Włodziejowskiego, to znaczy, mamy rok 1672, Rzeczpospolita umęczona już jest wojnami, które toczy nieprzerwanie od początku XVII wieku, a szczególnie od nieszczęsnego roku 1648. Mieliśmy do czynienia. Z powstaniem Chmielnickiego, najazdem straszliwym rosyjskim w 1654 roku, potem z jeszcze straszliwszym potopem szwedzkim, potem był najazd Rakoczego, czyli w sumie takich Węgrów, którzy byli posłuszni Turkom, bo wtedy Węgry były częściowo lennem tureckim. Mieliśmy potem do czynienia niestety z wojnami domowymi z wojnami pomiędzy stronictwem szlacheckim a królewskim, no, z straszną bitwą pod Montfami. Także Rzeczpospolita jest umęczona wojnami, a tu nadchodzą kolejne. Otóż Turczyn potężny, sultan Mehmed IV wielką armię zbiera. I mamy rok 1672. Panuje nieudolny Michał Korybut Wiśniowiecki, Syn wielkiego, krwawego, okrutnego Jeremiego, który tam skutecznie wycinał Kozaków i Tatarów, napalił ich, nabijał, wsie palił, ludzi mordował, ale Rzeczpospolitą skutecznie bronił i co by mu nie oddać, wojownikiem był wielkim, a okrucieństwo odpowiadało realiom epoki. I zbiera się wielka armia i idzie, idzie z południa, zebrała się pod Adrianopolem. Bo wtedy, oczywiście, Turcja była wiele większa niż teraz. Teraz Turcja to jest jakieś tam maleństwo w porównaniu z tym, czym była kiedyś. Idzie Wielka Armia, 50 tysięcy żołnierzy, plus oczywiście ogromne tabory, służba i tak dalej. Wiadomo, że obliczanie tak naprawdę, ile kiedyś te wojska liczyły, jest bardzo trudne, ponieważ y, trzeba by jakby konkretnie prowadzić statystyki, ile było żołnierzy takich prawdziwych, a ile było tych ciurów wszystkich i ludzi czeladnych do pomocy a ile jeszcze było jakichś pań do pomocy i tego typu innych y, ludzi do obsługi że tak powiem wojska myślę, że sami dowódcy nie zdawali sobie do końca sprawy ile tych ludzi mają, no, takie były realia epoki i słuchajcie kochani, mamy więc wtedy słynne oblężenie kamieńca podolskiego opisane przez Sienkiewicza y, w Panu Włodyjowskim no pełne Pełne poświęcenia, no to miało miejsce w sierpniu 1672 roku. Jak wszyscy wiemy, kamień został zdobyty. Tam ten cały hetling, hetling, czy jak się nazywał, wysadził ten, ten nieszczęsny zamek. Zginął Jerzy Włodyjowski, czyli ten jakby człowiek, który był takim prawdziwym, historycznym Michałem Włodyjowskim. No i wielka turecka armia, w której skład oczywiście wchodzili Tatarzy, Tatarzy, którzy robili troszeczkę za taką forpocztę, za taką arrière garde, tak? Tatarzy, którzy głównie z hanatu krymskiego, którzy byli lennikami tureckimi, którzy kiedyś dawno, dawno temu sami mieli wielkie imperium, największe imperium na świecie, ale to imperium się im porozpadało i potem już stali się podnóżkami Turcji, co nie zawsze im się podobało, ale jednak trzymali z tą Turcją i Ci tatarzy wraz oczywiście z armią całą zapuścili się pod lwów, ale lwów już bronił się skutecznie. Był twierdzą potężną i udało się odeprzeć. A jak już lwów, to blisko do przemyśla. Kochani, to już blisko do przemyśla. Przemyśl był wtedy twierdzą. Był twierdzą, aczkolwiek nie było tam zbyt dużo wojska było trochę mieszczan, trochę szlachty, ale zawodowych takich prawdziwych zabijaków, urodzonych morderców którzy od małego zajmowali się tylko i wyłącznie odbieraniem bliźnim życia nie było zbyt dużo było, było pospolite ruszenie, ale wiadomo, że pospolite ruszenie to już w zasadzie wtedy się do niczego nie nadawało i więcej było z tym kłopotu niż pożytku z tym pospolitym ruszeniem i no mieszkańcy miasta byli bardzo przerażeni no zamknęli się w twierdzę oczywiście yy, i czekali na to, że zaraz tutaj podejdą Tatarzy i zaczną szturm, ale Tatarzy tak naprawdę lubowali się przede wszystkim w łupieniu, mordowaniu i zdobywaniu jasyru no niestety ta nacja już od XV wieku, gdyż to się tak wtedy zaczęło mniej więcej po prostu stanowiła zagrożenie bezustanne tych południowych części Rzeczpospolitej, i w zasadzie co roku czambuły tatarskie wyprawiały się na ziemię Ukrainę, żeby tam porywać ludzi, w Jasyr, właśnie tak zwany i potem tychże nieszczęśników sprzedawać na targach blisko wschodnich, afrykańskich. No ci ludzie w zasadzie gdzieś tam, o ile nie zginęli, gdzieś po drodze nie zostali zamordowani. To rozchodzili się na rynkach całego świata muzułmańskiego, tego turecko-arabskiego, i oczywiście były podejmowane różne starania wykupywania ich, ale oczywiście najczęściej los tych nieszczęśników był straszliwy. Wielu z nich trafiało gdzieś na jakieś gospodarstwa, gdzie musieli przymusowo uprawiać ziemię. Wiadomo, że los kobiet był szczególnie tutaj ciężki, szczególnie młodych kobiet które w najlepszym wypadku chyba mogły trafić do haremu sułtana, jakim się poszczęściło, a najgorszym lądowały, wiadomo, w jakimś domu uciech, gdzie były bezwzględnie wykorzystywane. Y, wielu ludzi trafiało na galery, gdzie byli przykuci do wioseł i takich życie spędzało, aż wreszcie może gdzieś zatonęli albo po prostu już umarli pod ciosami strażników, którzy ich bezwzględnie tłukli po plecach. I kochani, więc y, ci, że Tatarzy wzięli jasyr, no i okazało się, że nie mają zamiaru oblegać miasta. Ale mieszczanie, przemysty jednak byli pewni, że będą oblegać miasta. Tylko nie było tam nikogo, kto by się znał na wojnie. Nie było żadnego e, jakiegoś Kmicica, czy Wołodyjowskiego, czy innego e, sprawnego gieroja, który mógłby pokierować obroną. No i kochani, okazało się, że doświadczenie wojenne ma zakonnik. Krystyn Szykowski, tenże wtedy człowiek został poproszony o to, żeby dowodził wojskiem, żeby zebrał tych ludzi. Był to zakonnik, który wstąpił w wieku tam dwudziestu kilku lat do zakonu, złożył śluby oczywiście, aczkolwiek pochodził ze stanu szlacheckiego, jak się o nim mówi, młodość spędził na koniu i jako takie pojęcie, jak się okaże, o wojowaniu miał. Więc skrzyknął on tych, tych, trochę szlachty, trochę mieszczan, poumieszczał ich na murach. Widział, że niezbyt się nadają dobrze do walki, więc tam ich podgrzewał mowami bogu Ale okazało się, że, no, że wróg się nie, nie kwapi. No, Tatarzy sami nie byli zbyt biegli w obleganiu miast. W obleganiu miast byli rzeczywiście biegli Turcy. Turcy dysponowali... Wiedzą, dysponowali artylerią, dysponowali specjalistami, głównie włoskimi, którzy ich tam pomagali im na przykład wykuwać dziury w skałach gdzieś pod twierdzą i wysadzać te twierdze, no ale Tatarzy jako tacy to w zasadzie była lekka jazda, która najbardziej to lubiła, po prostu napadać na bezbronne wsie. W bezpośrednim starciu nie byli zbyt. Zbyt skuteczni, strzelali głównie z łuku, uciekali, napadali z nienacka, potem uciekali. Taka była ich taktyka walki. Więc ponieważ nie było żadnych większych wojsk polskich, Tatarzy sobie po prostu poszli z tym jasyrem i jak sobie tak w nocy spali, to ojciec Krystyn wziął tych ludzi swoich z miasta i po prostu zaczęli się na tych Tatarów, i doszło do bitwy pod Kormanicami 9 października 1672 roku, gdzie dzięki brawurowemu atakowi właśnie tej szlachty mieszczan pod wodzą ojca Krystyna, Tatarów skutecznie wyrżnięto, część wzięto do niewoli, i wyzwolono ogromny jaser kilku tysięcy ludzi, i zaoszczędzono tym ludziom los gorszy od śmierci tak naprawdę chyba gdy stałe ich życie byłoby wielką niewolniczą męką pamiętajmy o tym że kiedy mówimy o historii niewolnictwa kiedy tak wielu ludzi pokazuje na rasę białą, która jest jakby sprawczynią niewolnictwa Przyznam, że ja się w ogóle nie poczywam do czegoś takiego jako bycia białym nigdy się tak nie identyfikowałem. Jestem Polakiem, jestem katolikiem, jestem jakimś tam patriotą lokalnym, ale na pewno nie identyfikuję się jako biały. No ale cóż, tak teraz jest, że, że to troszeczkę jest tak, to rasowo traktowane. I kochani, to my w dużym stopniu byliśmy murzynami których to porywano i sprzedawano w niewolę to my tutaj Polacy, Ukraińcy tak i yy, inni mieszkańcy, inne nacje zamieszkujące pierwszą pospolitą było taką, by, byliśmy taką Afryką, do której zapuszczali się Turcy i przede wszystkim Tatarzy i porywali nas i wieźli do tej w cudzysłowie am, blisko wschodniej Ameryki gdzie byliśmy niewolnikami, to trzeba o tym pamiętać, że to tak wyglądało. I nie wiem do końca, jakie są te szacunki, ale były to ogromne ilości porwanych ludzi przez całe stulecia. I tutaj <ścoughs> ciężko to przyznać, ale to dopiero Rosja zakończyła ten proceder, kiedy caryca Katarzyna podbiła Hanat Krymski. No, ja wiem, że w, tej, w tych oko w tej okolicznościach przyrody, które są teraz powiedziane coś dobrego do Rosji, o, zakrawa na szaleństwo, ale tak, rzeczywiście Rosji udało się wycisnąć ten wrzut na mapie Europy, na mapie Europy Środkowschodniej. Bardzo szkoda, że my żeśmy tego nie dokonali jeszcze na przykład w XVII wieku, gdyż to był interes. Ten kurnik trzeba było naprawdę rozpędzić już dawno, dawno, ale no niestety. I słuchajcie, kochani, więc tak mamy bohaterskiego ojca Krystyna, który to w bitwie gromi okrutnych Tatarów, wyzwala Jaser, wraca do miasta. Tam jest z jednej strony oczywiście przywitany jako wielki zwycięzca, ale z drugiej strony zazdrość ludzka wielka w serca wchodzi. I zaczyna się go wytykać palcami, że no może żeś wygrał, ale niepotrzebnie wyprowadziłeś wojsko, sprowadziłeś na nas ryzyko. Wprawdzie nic tam się nie stało i sukces był wielki, ale może jednak zakończyłoby się to klęską. I biedny ojciec Krystyn po prostu musiał się wynieść z Przemyśla i swojego żywota dokończył gdzie indziej. No niestety takie są dzieje także ludzkiej zawiści. Także jak kiedyś będziecie w Przemyślu, Znajdźcie jego pomnik, pomóccie się za jego duszę, no bo z tego co wiem, świętym jeszcze nie jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.